Przeglądy internetów, proszę Państwa, w zasadzie, jak ja to nazywam zawsze, przegląd newsów, wiadomości gamingowych, proszę Państwa, bo pojawiło się kilka, dawno nie robiłem tego, więc trochę sobie zebrałem rzeczy. Cyberpunk 2077, ostatnio trochę memów się pojawiło na temat tego, że wszyscy dziennikarze informują o Cyberpunku, każdą możliwą bzdurę, jaką wyciągną, to od razu robią z tego artykuł. Ostatnio było bardzo dużo na temat mikrotransakcji w multiplayerze Cyberpunka, właściwie to takim bardzo, bardzo ewentualnym multiplayer, znaczy nie, o bardzo ewentualnych mikrotransakcjach, gdzie wypowiedź była taka, nie potwierdziła tego faktu, tylko że tam się zastanawiają oczywiście i tam cała masa rzeczy na ten temat była omawiana zupełnie niepotrzebnie, bo nie są to oficjalne informacje jakieś. I takie bicie piany trochę. Ale tutaj redzi właściwie gry online, coś tam, dużo nowych detali na temat gry. Nie wiem, czy to są nowe detale, zaraz sobie to przeanalizujemy. Jeżeli są nowe, to warto o nich wspomnieć. Jeżeli nie są nowe, no to warto zwrócić uwagę, że come on. W skrócie, co mamy? Główny wątek Cyberpunka będzie krótszy od tego z Wiedźmina 3, ale przejdziemy go na więcej sposobów. Okej, to ma bardzo dużo sensu. Głównie dlatego ma to dużo sensu, ponieważ jakby założenie całej gry opiera się na tym, że możemy budować postać na wiele sposobów, zatem podejść do problemów będzie wiele. Jeżeli deweloperzy muszą zrobić część fabuły albo zadanie, przyjmijmy, że zadanie, w którym na cztery sposoby można to zadanie rozwiązać, no to w rezultacie gracz, przechodząc to zadanie, korzysta z jednego rozwiązania, więc dostaje 1/4 kontentu. Tak w bardzo, bardzo dużym uproszczeniu. Z tego względu można taki wniosek wyciągnąć, że gra będzie dużo większa od Wiedźmina trzeciego, ale będzie dużo łatwiej, znaczy będzie krótsza jakby przez to. Znaczy nie musi być krótsza, ale z tego wynika to skrócenie, że jest więcej sposobów na rozwiązywanie problemu, więc kontentu musi być 3-4 razy więcej, żeby dostarczyć to samo. Zakładam, że kontentu jest więcej, natomiast sami rozumiecie. Ale to dopiero początek. Zadania poboczne mają być ze sobą mocniej połączone niż w Dzikim Gonie. No to okej, okay. To jest bardzo, bardzo przyjemna informacja, bo nam się tworzy główna fabuła, jakieś mini fabuły i może też takich trochę pojedynczych zadań pobocznych. Więc im bardziej te zadania takie dodatkowe są powiązane ze sobą, tym świat jest ciekawszy. Myślę, że to dużo wynika od tego, że tworząc naszą postać będziemy mogli sobie wybrać kilka rzeczy opisujących tą postać, czyli przeszłość, historię trochę i to gdzieś tam będzie wkomponowane w tą całą opowieść. I podejrzewam, że też postacie, które będziemy spotykali, też będą jakoś tak miały rozwinięte wątki bardziej, więc jak najbardziej. Boże drogi, nieważne, ktoś mnie na czacie już chce denerwować od samego początku. Tak czy inaczej, tak to wygląda. Cykl dnia i nocy będzie wpływał na rozgrywkę, zaś system pogodowy nie. W tym skrócie chodzi głównie o to, że w nocy na przykład może być mniej przeciwników, będzie łatwiej rozwiązać jakiś problem. Natomiast za dnia być może będą zadania, które będzie łatwiej zrobić za dnia. Można sobie wymyślić jakieś powody, dla których w ciągu dnia będzie coś łatwiej zrobić. Natomiast opady deszczu raczej nie będą wpływały na rozgrywkę, ale postacie będą się zachowały takie poboczne, znaczy niezależne gdzieś tam. Ktoś ma wyciągać parasol, inni ludzie mają się chować przed deszczem itd., itd. Nie będzie można kupić innego mieszkania niż to, z którym zaczyna się grę. I owszem, jest to jak najbardziej, znaczy właściwie tak, nie mogę powiedzieć tutaj, nie mogę tutaj udawać autorytetu, nie mam zielonego pojęcia, bo to nikt tak nie potwierdził naprawdę w 100%. Natomiast są wskazania na to. No może ktoś tam potwierdził, ale to jest takie tajne przez poufne może troszkę. Tak czy inaczej wygląda na to, że dostaniemy to jedno mieszkanie, ale będzie się ono zmieniało w zależności od tego, w jaki sposób będziemy rozwijać postać, w jaki sposób będziemy... Być może będzie można inwestować w to mieszkanie. To jest okej, moim zdaniem. Znaczy, pewnie będą ludzie, którzy będą mocno zainteresowani tym, żeby mieć nowe miejsca zamieszkania i że to też będzie ważne dla ich historii. Ale kto wie, co się pojawi potem ewentualnie w dodatkach, czy przy tym, jak się gra będzie rozwijała, więc... Więc wstępnie gramy w jednym mieszkaniu i potem zmieniamy wystrój tego mieszkania w zależności od tego, co będziemy robili. 3/4 obiektów w świecie gry ma być zniszczalnych. No to jest deklaracja, na razie jeszcze nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. Wygląda na to, że dużo. Ktoś napisał, był taki żart gdzieś w internecie, czy to prawda, że będzie można spalić miasto w nawiązaniu do tego, co Johnny Silverhand ustami
Właśnie co Keanu Reeves usta Johnego Silverhanda mówi w tym ostatnim trailerze. I deweloperzy powiedzieli, że oczywiście, że będzie można spalić całe miasto, więc być może te 3/4 obiektów w świecie gry coś znaczy. Pojawi się wszczep umożliwiający przyspieszenie postaci. Bullet Time, to jest taki wszczep, który jest w zasadzie stałą częścią świata Cyberpunka 2020, no i 2070, on się jakoś na S nazywał, już nie pamiętam. Sobie przyjrzymy artykuł, może coś tam takiego znajdę. Czyli będzie spowolnienie, tylko że w zasadzie to nie jest do końca wszczep. W systemie 2020 to działało tak, że to był chyba... A może to był wszczep? Też przypominały mi się narkotyki, które się wstrzykiwało, żeby uzyskać to przyspieszenie, ale może to radzi rozwiązali inaczej, a może ja źle pamiętam. Mniejsze z tym. Możliwe, że będzie dało się modyfikować samochody. System jazdy ma być realistyczniejszy niż w GTA 5. Po pierwsze, ok, fantastycznie robić samochody. Po drugie, jeżeli chodzi o realistyczny system, ja nie bardzo lubię pojazdów w grach z otwartym światem, ani też wierzchowców nie lubię, a lubię się poruszać na nogach. Mam wtedy największą kontrolę nad postacią w pojazdach. Rzeczy dzieją się czasami za szybko i nie strzela się tak wygodnie i komfortowo. Ja zawsze mówię tak, że dla mnie najważniejsze, żeby gra była łatwiejsza od rzeczywistości, to znaczy umożliwiała i przyspieszała rzeczy, które się w rzeczywistości robi powoli. W grze można je było robić szybko. I zawsze mam problemy z grami, gdzie jest dokładnie odwrotnie. Zawsze miałem problemy z Kingdom Come Deliverance, gdzie walka na miecze w grze jest mocno trudniejsza niż walka w rzeczywistości. Tak w teorii, no powiedzmy machanie mieczem w rzeczywistości jest łatwiejsze niż machanie mieczem w Kingdom Comes. Podobnie zresztą w Death Stranding mam takie problemy, że przepakowywanie paczek czy tam jakichś różnych ekwipunków zajmuje w grze strasznie dużo czasu, gdy w świecie rzeczywistym można by to przeładować dużo szybciej i łatwiej. No i teraz jazda samochodem, zwłaszcza taka, która jest mocno zręcznościowa, właściwie opiera się na realizmie. Jest zręcznościowa, bo opiera się na realizmie. Też w zasadzie jest taka. Jazda samochodem normalnie, nawet przy nie najniższych prędkościach, jest dużo łatwiejsza w rzeczywistości niż w grach. I mam nadzieję, że nie będzie tak tutaj w tym wypadku, bo nie lubię się zmagać z rzeczami, które są dla mnie łatwe do wykonania, a w grze muszę się z tym męczyć. Chociaż dużo osób powie, że kurde chłopie, nie umiesz grać właśnie. Wyzwanie to jest coś, co lubię. No to każdy lubi inaczej, nie? Gracz będzie mógł stworzyć większość przedmiotów. Większość przedmiotów z wyjątkiem ubrań i wszczepów. Wszczepy będzie można kupić i zainstalować. Zresztą nie wszystkie wszczepy będzie można instalować niektóre wszczepy będzie można instalować samodzielnie, ale część przy użyciu jak oni się nazywają? Dock? Nie, mniejsze z tym. Przy użyciu specjalistów, którzy będą to wszczepiali. Przypuszczam, że takie duże rzeczy będą tego wymagały. Na przykład, o ile sobie przypominam, z Cyberpunka było tak, że można było sobie wymienić rękę na mechaniczną, ale w tej ręce były jeszcze jakieś takie poszczególne, pomniejsze wszczepy, które można by ewentualnie zmieniać samodzielnie. Więc być może tak to będzie wyglądało w grze. Każda ważna postać ma posiadać własny zestaw animacji. Okej, okay, i to jest jak najbardziej sensowne. Z ciekawostek powiem Państwu, że wszystkie sceny związane z seksem, a ponoć ma być ich kilka, zostały zrealizowane przez motion capture, nie? Więc będzie trochę realizmu w seksie również. Przerywanie scen animowanych ma działać nietypowo, podobnie jak kontynuowanie zabawy po zakończeniu głównego wątku. Ciekawe, to nie do końca wiem, o co chodzi w tym. Co to znaczy, że przerywanie scen animowanych ma działać nietypowo? Okej, okay, dobrze. Może jak będziemy komuś przerywać, to ten ktoś będzie mówił: ej, gościu, daj mi skończyć, czy coś. No i tak to wygląda. Tak w dużym skrócie, tu cały artykuł jest na gry online, więc trzeba by tam zerknąć, gdyby państwo miało ochotę sobie to dokładnie wyczytać, a ja tymczasem chciałbym zamknąć pełen ekran tutaj, jak to zrobić? No tutaj. I lecimy dalej. Jedi Fallen Order pobiło rekord szybkości cyfrowej sprzedaży dla gier Star Wars. Zatem wygląda na to... czyli Star Wars. Czyli ze wszystkich gier, jakie Electronic Arts sprzedawali w uniwersum Star Wars,
single player sprzedał się najlepiej. No to być może trochę ludziom z Electronic Arts otworzy oczy. A może to też wynika z tego, że po pierwsze gra jest dobrze przyjęta, zbiera niezłe recenzje. Po drugie tamten model Dark Soulsowy też pewnie jest wiele osób, które go lubią. Tak czy inaczej to się sprzedaje bardzo dobrze i to mnie cieszy. W imieniu Respawn i Electronic Arts dziękujemy wszystkim za wsparcie studia i zespołu podczas tworzenia i premiery Star Wars Jedi Upadły Zakon. Opowiadanie historii w galaktyce Star Wars to spełnienie marzeń, a odbiór ze strony fanów był niesamowity. Dzięki premierze gry, debiutowi The Mandalorian i tak nadchodzącym filmami Gwiezdne Wojny Star Skywalker, odrodzenie jest to świetny czas na bycie fanem Star Wars, powiedział Vince Zampella, szef studia Respawn Entertainment. Star Wars Jedi Upadły Zakon pokazuje niesamowity potencjał, jaki ma opowiadanie oryginalnych opowieści staw Star Wars. Ścisła współpraca pomiędzy Respawn i Lucasfilm jest doskonałym przykładem tego, jak możemy dostarczać fanom doświadczenia, które stanowią autentyczną część historii i światów, które pokochają. No, bla, 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 bla. Ja osobiście, znaczy, skończyłem grę i dobrze się bawiłem, ale to nie jest ten Star Wars, który chciałbym pograć. Ja bym chciał pograć takiego Star Warsa, który jest RPG-iem, gdzie walka nie jest Dark Soulsowa. Można to przełknąć oczywiście, że tak tam... No, ale wolałbym inną grę. Jest okej, ale... Ale mogło być inaczej i pewnie by mi bardziej pasowało. Ale przeszedłem za daleko, bo przeciek, zapowiedź Batman Arkham Legacy na TGA 2019 w grudniu. Trochę jestem ciekaw tego tytułu. Zobaczymy, jak to się będzie grało. Już mam, jestem nauczony doświadczeniem, wiele razy o tym mówiłem, serię z gier Batman. Bardzo fajne są to gry, ale zawsze strasznie słabo się oglądają na streamach i na YouTubie zresztą też. Ale jestem bardzo ciekaw. 12 grudnia bieżącego roku będzie The Game Awards 2019. To na pewno będę restreamował i będę komentował, zobaczymy, co tam ciekawego się wydarzy. To jest fajna impreza, ona tak nabiera fajnego tempa. Już w zeszłym roku była bardzo dobrze zorganizowana i wydaje mi się, że to będzie coraz bardziej atrakcyjna impreza, jeżeli chodzi o pokazywanie premier, bo dużo osób ją ogląda i te nagrody też chyba mają w branży bardzo duże znaczenie już teraz, więc zobaczymy, poczekamy na to Arkham Legacy i zobaczymy, co tam pokażą. Tam było dużo, ja opowiadałem wam parę razy o tym, czytałem trochę newsów na ten temat. Tam były takie kombinacje, że tam rolę Batmana miał grać ktoś inny, syn chyba Batmana, znaczy Bruce'a Wayne'a w tym sensie, ale ktoś tam potem w marketingu uznali, że to no Batman się tak dobrze sprzedaje, ponieważ rola Bruce'a Wayne'a jest taka kultowa mocno. Czy właściwie nie rola, no postać jest taka kultowa i że z innymi bohaterami bez Batmana to nie jest aż takie ciekawe, więc gdzieś tam takie informacje się pojawiły, że na skutek tego pomysłu, że bohater pierwotnie miał być inny, to potem taka próba się pojawiła zaprezentowania gry z trzech różnych punktów widzenia. I takich trochę równolegle, jak w GTA V, że mieliśmy trzech bohaterów, więc tutaj też no, ma to trochę sensu, ale czy ma to coś wspólnego z rzeczywistością, trudno powiedzieć. Zobaczymy. Zresztą we wszystkich Batmanach były jakieś DLC, że się grało postaciami takimi innymi, pamiętam, czy z czerwony Red Hood, albo Catwoman, sporo się tam można było pobawić. Znaczy Batwoman nawet była w jednym z dodatków. No, ale to mnie tak nie kręciło i chyba nikogo tak strasznie nie kręciło. No dobrze. EA, znowu EA. Streaming przekona do gier miliard nowych osób. No, wizje Electronic Arts takie są na wyrost mocno. Ja wieczne dyskusje prowadzimy z Borysem. Borys uważa, że to jest przyszłość. Ja uważam, że jeszcze ta przyszłość jest bardzo odległa. Granie w chmurze. No, oglądałem ostatnio bardzo ciekawą recenzję Google Stadia, robioną przez faceta, któremu dobrze to chodzi. Nie? On testował Google Stadia na dwóch łączach, na jednym 100 megabitów, na drugim 1 gigabit, więc jedno łącze dobre, drugie rewelacyjne. I na obu mu chodziła gra nieźle, natomiast dużym problemem było to, że od czasu do czasu się zdarzały lagi. To znaczy, niezależnie od tego, jak dobry macie internet, to, no to czasami coś się zatka, coś się przytka, coś spowolni. I jak się gra w multiplayer,
no to widać te momenty. One są odczuwalne, ale one nie są odczuwalne tak non-stop. Nie? Czasami jak się zdarzy taki moment, akurat w momencie, kiedy strzelacie, prowadzicie jakąś walkę, no to można się wkurzyć, ale to jest niezwykle, niezwykle rzadko. Tym bardziej, że przesył danych, kiedy gra toczy się na waszej lokalnej maszynie, jest bardzo, bardzo malutki. Więc można to jak najbardziej zaakceptować. Natomiast kiedy się gra w sieci, cała gra jest ściągana na bieżąco i o ile transmisja i fajnie, komfortowo się gra i input lag jest malutki, to nie ma żadnego problemu. O tyle jak się lag pojawi, to macie taki moment, że jakby gra, ten komputer, na którym gracie, ten odległy, zdalny, on nie wie, że wy macie laga w sieci, więc tam nie ma tak, że akcja się zatrzymuje, tylko nagle zacina wam się internet w pewnym momencie i dwie sekundy później znajdujecie się w zupełnie innym, bo tam gra się toczy, nie? Czy cutscenki lecą, czy wszystko. I macie takie nieprzyjemne poczucie, że no, że coś zrywa, nie? Że coś, że gracie na raty. I to jest coś, to jest taki bardzo istotny detal problemów związanych z graniem w chmurze. I myślę, że za mało uwagi na to zwracamy. Ja wiele razy mówiłem o tym, żeby granie w chmurze miało sens, to łącza muszą być tak wszechobecne jak prąd w gniazdkach i przy okazji muszą być tak niezawodne. Oczywiście są takie momenty, że nie ma prądu, ale nie ma prądu, to nie ma prądu, nie? Ale jak jest, to leci. To nie jest tak, że dostajecie raz 220 V, a raz tam 150 albo 20 V, albo 30 V, nie? Więc okej, nie? Myślę, że tak casualowo to się można bawić w każdą grę. Jeżeli ten internet tam zacina od czasu do czasu, to każdy to przeżyje. Ale jeżeli ktoś chce się na przykład bawić w gry multiplayer, które są często toksyczne i triggerują nawet jak dobrze wszystko chodzi, bo tam się jakieś popełnia błędy, to wyobraźcie sobie, że toczycie jakąś walkę tam w League of Legends albo w Battlefieldzie, albo w Call of Duty i nagle wam zacina internet i nie wiecie, co się dzieje. Macie stały obraz, dwie sekundy później patrzycie, już niestety jesteście trupem, nie? Więc ten internet nadal nie jest wystarczająco stabilny. Tyle mogę powiedzieć, no. Żeby streamować gry, żeby grać multiplayer, spoko, ale żeby streamować gry tak na 100% wszystko, ja sobie nie wyobrażam, mnie by szlak trafił, nie? Fallout 76, no co tu można wiele więcej powiedzieć, nie? No, niestety tam jest katastrofa PR-owa z dnia na dzień coraz gorsza, z miesiąca na miesiąc, cały czas jakieś wpadki, o tym nie będę mówił. Natomiast te zabawy PvP też, nie każdy się lubi strzelać z innymi graczami. Są ludzie, którzy naprawdę podchodzą do tego Fallouta 76 tak eksploracyjnie, z taką myślą, że okej, rozbudujemy ten świat, zmienimy ten świat, wczujmy się w ten klimat, nie, odbudowy, a są tacy, którzy chcą ich zabijać i w normalnych warunkach już jakby to rozwiązanie jest skrajnie idiotyczne, że strzelasz do ziomka, nie robiąc mu praktycznie żadnych obrażeń, tylko go tam miziejąc lekko, coś tam zadając mu jakieś obrażenia. I możesz tak łazić za nim i być upierdliwym do tego stopnia. I tak strzelać, aż tamten odpowie ogniem albo gdzieś sobie pójdzie. No ale znalazł się jakiś gracz, który wymyślił sposób, że miny takie nuklearne podkłada, albo w ogóle bomby atomowe spadają na miejsca, gdzie ludzie mają domki. I o ile sama eksplozja nie zadaje dużych obrażeń, bo ona opiera się tym zasadom PvP, o tyle opad radioaktywny już zadaje normalne obrażenia i można w ten sposób gracza zabić, który gdzieś tam coś kraftuje albo siedzi przy automacie. Więc tak to obchodzą ci gracze. No więc to jest Fallout 76, to jest katastrofa i może kiedyś będzie fajna, może nawet ja podejrzewam, że gdybym teraz wszedł do gry i zaczął od nowa, to bym się bawił tam przez 150 godzin, bawiłbym się dobrze, ale Bethesda zmarnowała potencjał, bo mogli stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, ale oparli się na takim silniku, który totalnie się do multiplayera nie nadawał, który źle działał, który zresztą sami wiecie, jak Fallout 76 wyglądał przy premierze i dzisiaj nie wygląda wcale dużo lepiej. No dobrze. Istotny współpracownik Hideo Kojimy odszedł z Kojima Productions. To był jakiś facet, który się zajmował marketingiem od samego początku, jeszcze z Metal Gear Solid, on z Konami odszedł razem z Kojimą, ale tutaj po Death Stranding uznał, że to nie jest jednak dobre miejsce dla niego. Może był zmęczony, może... To jest tak czasami, że jak zmieniamy pracę, to liczymy na to, że
To długa historia będzie, taka dygresja, nie? Że facet pracował, tak to widzę, nie? Że facet pracował z Kojimą w Konami i przez wiele lat przy wydawaniu różnych gier i w pewnym momencie pewnie uznał, że no kurde, już jest zmęczony i możliwość przejścia do Kojimy, do osobnego studia, okej, to jest ten moment, to jest to, przejdę tam, to się odświeży, będzie się inaczej to wyglądało, ta rutyna przestanie mi doskwierać, a tymczasem okazało się, że być może ta rutyna wcale się nie zmieniła, to jest dalej to samo, tylko pod innym kierownictwem, a może doszło do jakichś konfliktów, bo z Kojimą to ludzie lubią spekulować, że z nim się na przykład ciężko pracuje albo coś, tego nie wiem tak naprawdę, ale no ale mogą być różne, różne mogą być powody. Tak czy inaczej odszedł, więc Kojima następną grę będzie robił bez niego. Czy to jest istotne, jak on się nazywał? Kenichiro albo Kenhiro, Kenichiro Imaizumi. Producent. Tak ważne jest być może dla kogoś, że Kojima będzie robił horror jednak jako kolejną grę i ja nie jestem z tego powodu szczęśliwy, bo ja nie lubię horrorów, ale za to no, jakiegoś tam zaufania do Kojimy po Death Stranding nabrałem, że on potrafi naprawdę robić takie nietuzinkowe i niekonwencjonalne rzeczy i że się nie daje zagnać w kozi róg przez wydawcę. Robi to, co chce i przynosi to pozytywne skutki. Death Stranding wydaje mi się, że udał się nieźle. Rockstar Games. Problemy z wydajnością PC-owego Red Dead Redemption 2 wyeliminowane. Deweloperzy ze studia Rockstar Games stwierdzili, że dzięki licznym poprawkom gry, launchera i sterowników graficznych większość problemów z wydajnością PC-owej wersji Red Dead Redemption 2 została wyeliminowana. No dobra, no to fantastycznie, że została wyeliminowana. To może dobra pora, żeby sięgnąć wreszcie po tą grę. Borys gra, mówi, że mu wszystko dobrze działa i chwali niezwykle mocno, więc ja pograłem godzinę i potem wszedł patch i ten patch powodował, że na środku ekranu miałem kursor. No tam gdzie celownik i mnie to wpieniało niezwykle, więc postanowiłem poczekać. No i tak czekam do dzisiaj. A to ciekawostka. Tysiące ludzi odgrywa wieczorami Dinozaury w The Isle. To jest taki survival, multiplayer survival, kooperacja, gdzie wcielamy się w dinozaura, w różne dinozaury, roślinożerne, mięsożerne, drapieżniki jakieś potworne i tak dalej, i tak dalej. I ludzie się dobrze w to bawią. I tak się zastanawiam, czy chłopaków gdzieś tam nie zrobić jakiejś ekipy małej i nie połazić po tym świecie właśnie grając z dinozaurami. Sporo ludzi ogrywa to. 4000 w piku, bo to jest jeszcze we wczesnej wersji takiej Early Accessie. Average Players 2400, Peak Players 4151. Z ciekawostek powiem Państwu, że World War 3 Average Players to jest 54, nie? 54 osoby dziennie grają. Tam się coś nie udało za bardzo. Ale dobrze się sprzedało, więc... Sandboxowy Survival MMO. No, wygląda ciekawie. Może być fajne do rozmów i do eksploracji trochę z ludźmi. Poczekamy, zobaczymy. Irlandczyk Martina Scorsese już dostępny na platformie Netflix. Tak, już jest dostępny. To jest film, który trwa 3,5 godziny, jest chwalony. Recenzenci raczej pozytywnie się o tym wypowiadają, natomiast 3,5 godziny ciężko mi znaleźć, żeby obejrzeć. Kurde, no nie chciałbym go oglądać na raty jak serial, tylko usiąść i obejrzeć. 3,5 godziny, kuźwa. Jeszcze jakbym nie miał córki dwuletniej, to może byłoby to do zrobienia. Bo praca to jest, mam dosyć dobrze wyznaczony, podzielony dzień na pracę i na inne aktywności, tylko te inne aktywności niestety nie zakładają oglądania filmów, tylko zakładają pomaganie mojej żonie przy córce, więc... No ale bardzo bym chciał obejrzeć i tam sobie trochę odkładam to. Noszę się z myślą, żeby to pograć, znaczy pooglądać. Ciekawe jak Państwo oglądali już to? No to jest ciekawostka. Pamiętacie Ściganego z Harrisonem Fordem? Zapowiedziano remake. Wytwórnia Warner Bros. Ma w planach film Ścigany The Fugitive, stanowiący reboot produkcji 1993 roku z Harrisonem Fordem w roli głównej. To był bardzo fajny film, tam zresztą w Polsce ten mem został z tego filmu. Chyba w Killerze potem on został ukłuty, czyli bądź jak Tommy Lee Jones w Ściganym. No i teraz nie będzie Tommy Lee Jonesa w Ściganym, więc ten mem może trochę umrzeć. Zobaczymy, jak to zostanie zrealizowane, bo to pierwotnie to był chyba serial, potem został zrobiony film, potem znowu serial. Ten drugi serial niespecjalnie się przyjął. No i teraz znowu dostaniemy film. Ja jestem... Trochę śledzę sytuację w kinie teraz. Raz, że na potrzeby podcastu, a dwa, że też mnie to trochę interesuje i tak mam takie obserwacje, że
Większość filmów akcji niestety spotyka się z chłodnym przyjęciem, bo ludzie swój ograniczony czas rezerwują jednak na Marvelowe produkcje. Nie, jeżeli ktoś ma iść na film akcji, to często wybierze Avengersów, a potem te pozostałe filmy jakoś nie wchodzą za bardzo i tak Terminator Dark Fate się nie obejrzał, Gemini, czyli tam bliźniaki z Willem Smithem też się nie obejrzało. No ale kto wie, może Ścigany się akurat obejrzy. Zastanawia mnie, to jest kilka takich, na przykład wydaje mi się, że Na Noże się dobrze obejrzy. To jest takie... Myślę, że filmy Marvela i w ogóle te superbohaterskie trochę zmieniły kino akcji. I też zmieniły oczekiwania ludzi. Może na lepiej, może na gorzej. Zobaczymy. Disco Elysium i Postal 4 wśród największych premier października na Steamie. A to jest fajna rzecz. 20 największych premier października. Destiny 2. 8,3 miliona graczy. Free to play. What the hell? Strasznie dużo ludzi. Ja ciągle się nie mogę przekonać do Destiny 2. Richman 10. To jest jakaś chyba taka azjatycka strategia, chińska albo japońska, chińska strategia. O, dziękuję za gwiazdeczki. Secret Neighbor 131 tysięcy. To jest, zaraz, niech ja zerknę. To taka była, to jest jakiś taki... Dobra, mniejsza z tym. Myślałem, że wiem, ale nie wiem, więc mniejsza z tym. Disco Elysium, fantastyczny RPG. Ale trudny i trzeba dużo mieć czasu, żeby go ogrywać. Tam przede wszystkim się czyta. To jest taki tekstowy. Postal 4 to mnie w ogóle nie kręci, ale spoko. WWE też też dla mnie ten... Ja nie chcę... Oczywiście jest wielu fanów wrestlingu, to jest na pewno cudowny, fantastyczny sport. Znaczy sport, co ja mówię. To jest cudowne, fantastyczne przedstawienie. I ludzie się fantastycznie w tym bawią, ale dla mnie to jest... To mnie obraża, mnie w ogóle funkcjonowanie tego. Oczywiście dopuszczam jak najbardziej, to nie jest tak, że jakbym miał moc, to bym to zamknął i w ogóle udawał, że tego nigdy nie było. Nie, nic z tych rzeczy, nie? Oczywiście, że są fani tych WWE i bardzo dobrze, że się cieszę się, że się dobrze przy tym bawią, ale dla mnie to jest potworność. A właśnie widziałem, że bugi są straszne w tej grze, jakieś takie śmieszne filmy. Crossroads Inn, Trin 4, Atelier Reza, Everend. Co to jest? Nie wiem, to jest jakieś azjatyckie też. Arcade. Czyżby to było jakieś... proszę, MMO. Ja znałem Arcade'a już dawno, ale nigdy nie testowałem. Autonauts, We Were Here Together, Mist Over, Pine, The Jackbox Party, Indivisible, Greed, Digimon Story, Czarnobylit. O, Czarnobylit to polska gierka. 23 tysiące ludzi grało. Albo posiada 23 tysiące. To nie za dużo, szczerze mówiąc, ale... Doraemon Story of Seasons. Okej.